Kasia dzisiaj właśnie opowie o tym, jak mądrze wykorzystać integrację w firmie, żeby to nie było tylko spotkanie się przy piwie i podzielenie się tym, co w firmie nie działa i trochę ponarzekaniem, ale rzeczywiście, żeby przekuć w coś, co jest bardzo ważne dla firmy, czyli dla prawdziwą integrację i zaangażowanie pracowników. Kasiu, oddaję Tobie głos i dziękuję za to, że jesteś. Maćku, dziękuję za zaproszenie i przede wszystkim dziękuję za te wszystkie miłe słowa, które słyszałam pod moim adresem. Mam nadzieję, że uda mi się sprostać temu, co powiedział Maciek przed chwilą na temat outdooru. A Państwa bardzo serdecznie witam. Tak jak Maciek powiedział, nazywam się Katarzyna Kubukowska i oprócz tego, że jestem trenerem i oprócz tych wszystkich rzeczy, które robię w życiu, to w tej chwili skupiam się właśnie na rozwijaniu marki Grow Outdoor. I o tym będę przez kolejne 30 minut z Państwem rozmawiać, z czego bardzo się cieszę. Chciałam powiedzieć Państwu przede wszystkim o trzech rzeczach. Czym jest outdoor? Na czym polega jego skuteczność? Druga sprawa, do kogo może być outdoor adresowany? Oraz trzecia, najbardziej kluczowa, czyli jak można integrację przekuć rzeczywiście w rozwój pracowników. A zatem, drodzy Państwo, czym jest outdoor? Niektórzy uważają, że jest to doświadczenie niemożliwego. Są też osoby, które twierdzą, że jest to doskonała porcja dobrej zabawy. Słyszałam też opinię, że outdoor jest jedną z najskuteczniejszych obecnie metod szkoleniowych. I prawda jest taka, że outdoor łączy w sobie wszystkie te trzy cechy. Niewątpliwie ludzie się integrują, musząc wspólnie współdziałać. Natomiast outdoor ma tą jedną wyjątkową zaletę, która sprawia, że ma przewagę nad szkoleniami w tradycyjnej formie, ponieważ on w dużo większym stopniu angażuje ludzi. On wykorzystuje model nauki przez doświadczenie. Jak to działa? Uczestnicy realizują zadanie, to jest pierwszy krok. Następnie analizują to, w jaki sposób pracowali. I rzecz najważniejsza, po tym wszystkim następuje refleksja. Wspólnie z trenerem wyszukują analogię pomiędzy danym ćwiczeniem i przekładają to na grunt biznesowy. Mówi się, że człowiek zapamiętuje średnio 5% z tego, co usłyszy, 15 lub 20% z tego, co zobaczy i aż 80% z tego, czego doświadczy. I jeżeli zastosujemy tą samą zasadę w szkoleniach, to przyjmując, że na takim tradycyjnym szkoleniu człowiek zapamięta 5% z tego, co usłyszy, no to możemy śmiało założyć, że podczas szkoleń outdoor, gdzie ludzie się angażują i robią pewne rzeczy, zapamiętają aż 80% z tego, co się wydarzy. Tylko są dwa warunki, które muszą być spełnione. Trzeba przede wszystkim, żeby ktoś nam pomógł te wnioski wyciągnąć, czyli musi być trener, musi być ta refleksja i konieczne jest, żeby ludzie następnie dostali narzędzia, które pomogą im nad pewnymi obszarami pracować, te, które zostaną zidentyfikowane podczas outdooru. Dam wam przykład. Projekt Robinson. Realizowaliśmy kiedyś taki projekt dla firmy w branży spożywczej. To była duża korporacja skupiająca około 3000 osób. Grupą docelową byli menedżerowie operacyjni. I tam w tej firmie się pojawił kłopot, ponieważ bardzo szybko okazało się, że ci menedżerowie, o ile pracują świetnie wewnątrz swoich zespołów, osiągają świetne wyniki, o tyle oni zapominają o realizacji celów na poziomie organizacji. Oni nie współpracowali zespołowo, i ostatecznie doprowadziło to do tego, że powstała niezdrowa rywalizacja. Kiedy tylko ten problem został już zdiagnozowany, zaproponowaliśmy tej firmie realizację szkolenia właśnie metodą outdoor. Jak sama nazwa wskazuje, jest to projekt Robinson, co oznacza, że zebraliśmy grupę ludzi, wywieźliśmy ich w mało znane miejsce gdzieś na Mazurach i tam uczestnicy musieli wykonywać szereg zadań, tak samo jak widzicie tutaj na zdjęciach. Trzeba było zbudować wyciąg wodny, trzeba było rozpalić ognisko, trzeba było zbudować tamę przez rzekę. Tylko klucz był do tego jeden. Oni, żeby wykonać te wszystkie zadania, musieli pracować zespołowo, bo inaczej nie daliby rady. Gdyby nie pracowali zespołowo, to na przykład nie mogli zyskać bez potrzebnego sprzętu, żeby ugotować sobie posiłek czy uszyć ubranie. I podczas tego outdooru pojawiły się dwa problemy. Pierwszy problem, okazało się, że nie można korzystać z komórek. No i wyobraźcie sobie teraz takiego Y-ka, bo to akurat głównie do tej grupy wiekowej skierowany był ten projekt. On nagle nie może korzystać z komórki. On w tej komórce ma wszystko. Pogoda, wszelkie informacje, Facebook przede wszystkim, nawet książkę w PDF-ie tam zmieści. No pech. Druga sprawa,
nastąpiła, kiedy musieli się zacząć ze sobą komunikować. I przy pierwszej napotkanej trudności nagle okazało się, że jeden wrzeszczy, drugi milczy, trzeci się obraża, a jeden kompletnie narzeka i uniemożliwia całkowicie współpracę zespołową. I teraz widząc te problemy, które nastąpiły, zdecydowaliśmy szybko przeramować ten program tego szkolenia odrobinę. I oprócz dania ludziom tych narzędzi, które umożliwiały im tą skuteczną komunikację, my postanowiliśmy przede wszystkim pokazać im typologię osobowości po to, żeby oni zrozumieli, w jaki sposób ludzie działają, co wywołuje te konflikty. I w miarę jak oni doświadczali tych wszystkich problemów, to zaczęła rosnąć ta świadomość, co wywołuje te różnice, że są to osobowości, że czasami do niezrozumienia prowadzi zwykły brak komunikacji między ludźmi oraz umiejętności przekazywania informacji zwrotnej. I zadziałało. Zadziałało, oprócz tego, że ludzie byli zadowoleni, to potem otrzymywaliśmy informację zwrotną od kierowników, że faktycznie oni zmienili całkowicie to swoje podejście. I zobaczcie, drodzy Państwo, co się tutaj stało. Oni najpierw zostali zaangażowani w realizację danego ćwiczenia, potem zostali zmuszeni do tego, żeby przyjrzeć się, co działa, co nie działa, a następnie musieli to wszystko przełożyć jeszcze na swój grunt biznesowy. A ponieważ dysponowaliśmy jeszcze jednym dniem, to udało nam się tej grupie dać konkretne narzędzia, które pozwoliły im pracować nad tymi obszarami wymagającymi poprawy. I tak bardzo często zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście team building, bo to jest przykład akurat team buildingu i komunikacji, czy możliwe jest realizowanie także innych tematów tą metodą. I okazuje się, że tak. Zobaczcie, lista jest całkiem duża. Okazuje się, że tak naprawdę każdy obszar poprzez odpowiedni dobór zadań, odpowiedni dobór ćwiczeń można zrealizować metodą outdoor i uzyskać efekty, o które nam chodzi. Weźmy taką sprzedaż na przykład. Jednym z elementów szkoleń sprzedażowych jest na przykład badanie potrzeb. Ja ich osobiście nie prowadzę, ale czasami uczestniczę jako co-trener, więc wiem, co się dzieje. Ja zawsze czekam niecierpliwie na ten jeden moment, kiedy okazuje się, że wbrew powszechnym deklaracjom, że ludzie umieją badać potrzeby, no bo każdy umie zadawać pytania, okazuje się, że wcale nie. Okazuje się, że wcale nie i wtedy jest taki wielki efekt. Aha. I właśnie te szkolenia outdoorowe pozwalają, użyję takiego słowa, obnażyć pewne niekompetencje w danych obszarach. Wystarczy poprosić uczestników o to, żeby w określonym czasie uzyskali odpowiednie informacje i nagle okazuje się, że to są właśnie te pytania otwarte, które na to pozwalają. I wtedy jest taki efekt, aha, ja wtedy wiem, że ci ludzie są dopiero wtedy gotowi na to, żeby przyjąć dalszą porcję wiedzy i można to rozwijać. Na przykład zarządzanie projektem. Szkolenia outdoorowe pozwalają na to, żeby poprzez odpowiednie rozmieszczenie zadań w terenie pokazać ludziom poszczególne etapy realizacji projektu, bo oni w pierwszej fazie zapamiętują, co jest po kolei, a następnie pamiętają to, co robili w danej fazie. I potem oczywiście można to dać również, można to przekuć na konkretne efekty. Śmiem twierdzić, że nawet wystąpienia publiczne można w ten sposób zrealizować. Co przeszkadza ludziom najbardziej w wystąpieniach publicznych? Pierwsza rzecz, komunikować się zwięźle i konkretnie, a druga sprawa to jest to, że my się panicznie boimy publiczności. I teraz da się to zrobić, da się pokazać ludziom, da się wywołać tą potrzebę tego zwięzłego komunikowania się poprzez odpowiednie ćwiczenia, a poprzez ciągłą ekspozycję na widok publiczny, no nie da rady. W końcu ostatecznie każdy opanowuje tą podstawową umiejętność radzenia sobie ze stresem. To jest to, co wykorzystuje w swojej działalności klub Toastmasters, który kształci mówców. Po prostu ciągłą ekspozycję na widok publiczny. I na tej samej zasadzie to działa. I podobnie możemy postąpić w przypadku pozostałych projektów. No dobrze, w takim razie teraz przyjrzyjmy się dla kogo, kto może, które grupy mogą skorzystać na tych szkoleniach outdoorowych. No wiadomo, można powiedzieć śmiało, że wszyscy, na poziomie kompetencyjnym skorzysta z tego każdy. Natomiast outdoor ma tą jedną ciekawą właściwość, że on jeszcze pozwala realizować te cele pozaszkoleniowe. I można się przyjrzeć różnym grupom, które będą potrzebowały. I weźmy na przykład zespół. Ja tutaj podałam przykład zespołu wielokulturowego, ale oczywiście działania outdoorowe przekładają się na każdy zespół, czy to sprzedażowe, czy to dział obsługi klienta, czy dział produkcyjny. Ten wzięłam z tego powodu, że coraz więcej zatrudniamy obcokrajowców i
akurat outdoor pozwala nam realizować także cele pozaszkoleniowe. Ponieważ w tych zespołach zwykle problemy są dwa. Po pierwsze, występuje brak komunikacji ze względu na odmienność językową przede wszystkim. Nawet jeżeli mówimy po angielsku, to różnie akcentujemy wyrazy i to może powodować problemy. To jest kwestia przyzwyczajenia się do tego i długiego przebywania z człowiekiem, żeby posłuchać, jak on mówi, żeby zacząć go wreszcie rozumieć. My jako ludzie, mając styczność z nieznanym, tworzymy stereotypy, ponieważ nie znamy danych zachowań. I teraz ten nasz outdoor będzie działał na dwóch poziomach. Po pierwsze, on pozwoli się ludziom pracującym na co dzień ze sobą poznać, zobaczyć, jak reagują w różnych sytuacjach, jak również dostarczy pewnej wiedzy, jak zachowuje się dana narodowość jako ogół ludzi. I ponieważ jest to bardzo praktyczne i w sposób bardzo, jest to przede wszystkim gra, to w sposób bardzo bezpieczny pozwala poznać różne mechanizmy, zobaczyć na przykład, jak poszczególne narodowości podchodzą do rozwiązywania problemów, jak dyskutują, jak zbierają informacje, kto za tym stoi, czy wolno jest krzyczeć, mówić jednocześnie, czy raczej jest hierarchia. Jeden mówi, pozostali słuchają. I to jest jeden przykład. Kolejny przykład, na przykład działy HR. Działy HR też mogą w dwojaki sposób korzystać na tych szkoleniach HR. Po pierwsze, podczas rekrutacji, ponieważ obserwując ludzi podczas działania, my możemy zaobserwować pewne mechanizmy działania. I przy odpowiednim doborze celów, odpowiednim doborze zadań, jak również ustalając dane kompetencje, na które nam zależy, my możemy zaobserwować i określić pewien potencjał kompetencyjny danego pracownika. To w tym momencie działa trochę jak assessment albo development center. Druga sprawa jest taka, że działy HR mogą wykorzystać gotowe już ćwiczenia do tego, żeby implementować je na grunt własnej firmy. No bo umówmy się, ile razy organizujecie integrację w firmie? Raz na rok, dwa? Góra. Tymczasem praca zespołowa to jest proces. Proces budowania zespołu jest długi i dobrze jest ludziom od czasu do czasu to przypominać. I w tym momencie nie trzeba zatrudniać zewnętrznej firmy za każdym razem, jeżeli chcemy podczas jakiegoś szkolenia na przykład wprowadzić element team buildingu co jakiś czas. To jest ważne szczególnie w przypadku milenialsów, ponieważ oni nie są już przyzwyczajeni do tego, żeby siedzieć bite 8 godzin i słuchać, szczególnie przy szkoleniach twardych. I w tym momencie, jeżeli my im damy taki przerywnik, no to może zdziałać cuda. Oni się będą bardziej i chętniej angażować we wszelkiego rodzaju szkolenia. A na przykład, jeżeli chodzi teraz o stanowiska kierownicze, za chwilę dam wam przykład, jakie kompetencje są wymagane dla menedżerów? No wiadomo, że jest to przewodzenie, ale także szereg różnych innych. Może być to udzielanie informacji zwrotnej, planowanie, budowanie zespołu i inne, ale mogą to być też przekonania. I outdoor świetnie działa na poziomie przekonań. Druga firma, z jaką mieliśmy okazję współpracować, to była firma z branży IT. Ona była nieco mniejsza, tam zatrudniali około 150 osób. I w zasadzie problemem. Tam powstała taka specyficzna sytuacja, dlatego że od jakiegoś czasu ta firma zaczęła notować przychody. No to nie jest problem, prawda? Chodzi o to, że te ich przychody wynikały z tego, że zaczęli mieć coraz więcej klientów. A jak zaczęli mieć coraz więcej klientów, to nie potrzebowali coraz więcej ludzi do obsługiwania tych klientów. No a siłą rzeczy, jak mamy coraz więcej ludzi do obsługiwania, to musi mieć coraz więcej osób, które tymi ludźmi będą zarządzać. I co ta firma zrobiła? Zrobili to w ten sposób, że wybrali spośród grona swoich pracowników najbardziej utalentowanych, najzdolniejsze osoby, które miały i które chcieli awansować na te stanowiska kierownicze. I tu powstał problem. Bo o ile to byli świetni specjaliści, oni sobie nie do końca potrafili poradzić z zarządzaniem ludźmi, dlatego że oni na co dzień nie mieli z tymi ludźmi za wiele do czynienia. I teraz po zbadaniu tych potrzeb, po stwierdzeniu, jaki był tam problem, nasza firma zaproponowała im cykl szkoleń menedżerskich, których zwieńczeniem miał być właśnie projekt outdoor. Projekt, który my zaproponowaliśmy, był następujący. Akademia Ratownictwa. Temat zupełnie nieprzypadkowy, ponieważ akurat jeżeli chodzi o pierwszą pomoc przedmedyczną, to ta działalność, ta czynność wymaga podejmowania bardzo szybkich decyzji i czasami w pracy menedżera też się właśnie tak odbywa. Dlatego znów zabraliśmy tą grupę, wywieźliśmy ich do hotelu, był to hotel położony nad morzem i tam przechodzili kurs pierwszej pomocy przedmedycznej i natychmiast, niemal natychmiast w połowie tego kursu zostali wrzuceni w akcję.
Musieli zorganizować kilka akcji ratunkowych. Tutaj widzimy naszego trenera, który odgrywał rolę utopionej osoby, trzeba tą osobę trzeba było właśnie ratować. I teraz jaki pojawił się problem nie w kompetencjach menedżerskich, tylko na poziomie przekonań? Dlatego, że przyjechała grupa menedżerów i nagle stwierdziono, ale jak to, no czego my się tutaj nauczymy? I dopiero w momencie, jak zaczęliśmy analizować te poszczególne zadania, to oni zobaczyli, że można przenieść to na ich własny grunt i zaczęli się super angażować. Ostatecznie cały projekt zakończył się dużym powodzeniem, dlatego że i w ankietach, i w tym, co mówili ich bezpośredni przełożeni, okazało się, że oni najbardziej byli zadowoleni z tego, że zyskali i wiedzę, i umiejętności, które mogli wykorzystać w praktyce. Jak to może zadziałać, skoro już mówimy o stanowiskach kierowniczych, to jakby to mogło zadziałać w przypadku wyższego przywództwa? No tutaj cele też widzę wyraźnie dwa. Na przykład jeżeli nasza organizacja akurat przechodzi kryzys albo na przykład planujemy jakieś zmiany, bo to outdoor jest tak skonstruowany, że bardzo często musimy przełamywać pewne przekonania, musimy przełamywać własne granice, mierzymy się z tą zmianą. I poprzez takie właśnie pokazanie, jak my sobie możemy z tym radzić oraz to, że każdy z nas tak naprawdę tą zmianę przechodzi tak samo, czy pracownicy na dole, czy pracownicy na górze, to w ten sposób możemy ludzi na tą zmianę przygotować. Druga sprawa, że warto czasami posłuchać na własne uszy, co ludzie mają nam do powiedzenia. Bo siedząc na górze, my nie słyszymy tych, co są na dole. Ma to szczególne znaczenie, znowu odwołam się do milenialsów, ponieważ oni lubią wiedzieć, z kim pracują. Oni nie mają już takiej struktury w głowach. Oni chcieliby być na co dzień z tymi osobami, które nimi zarządzają. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest, że jeżeli już się decydujemy na takiego rodzaju działanie, to posłuchajmy firmy szkoleniowej w momencie, kiedy ona mówi, ale wy się zintegrujcie. Tu nie ma co tworzyć grup, że tu jest zarząd, tutaj jest produkcja, tutaj są kierownicy. Raz mieliśmy taki przypadek i o ile oni w grupach pracowali naprawdę fantastycznie, to na poziomie organizacji nie zmieniło to kompletnie nic, bo oni cały czas pozostali w tych samych kręgach. Przejdźmy teraz do ostatniego zagadnienia, o którym chciałam z Państwem porozmawiać. Jakie warunki należy spełnić, aby ten transfer wiedzy był możliwy? Ja teraz wyjaśnię, skąd to pytanie. Ono jest bardzo zasadne, ponieważ być może się zdziwicie, ale cały czas zdarzają się firmy, które nie do końca pojmują istoty budowania zespołu. Na pewno słyszeliście o różnego rodzaju takich inicjatywach, typu, no nie wiem, wysłanie ludzi na paintball, zaangażowanie ich w różnego rodzaju imprezy plenerowe czy imprezy networkingowe. I świetnie, tyle tylko, że to wam nie wybuduje zespołu, bo do tego trzeba będzie czegoś więcej. Bo gdybyśmy dzięki takim działaniom my mogli zbudować zespół, to by znaczyło, że jeżeli ja chcę zbudować dom, to wystarczy, że wystawię cegły na dwór i ten dom się sam zbuduje. Zdarzyło wam się? No, mi się zdecydowanie nie zdarzyło, bo do każdej budowy domu potrzebny jest projekt, potrzebne są godziny planowania, co będzie gdzie. I tak samo jest w przypadku ludzi. My im możemy zorganizować najfajniejszy outdoor, ale to nie będzie miało żadnego znaczenia w momencie, jeżeli my nie damy im dodatkowych działań edukacyjnych. Jakie zatem warunki muszą być spełnione, żeby to wszystko zakończyło się sukcesem? Po pierwsze, trenerzy. Musimy mieć kogoś, kto na różnych poziomach będzie nam tą wiedzę w stanie przekazać. I teraz, jak odbywa się taki przeciętny outdoor? Powiedziałam już, że uczestnicy realizują zadanie po zadaniu. Tyle tylko, że jak zrobią to jedno zadanie, to potem następuje zebranie wniosków, omówienie ich z trenerem. I tak się dzieje za każdym razem, aż do momentu, kiedy następuje zakończenie pierwszego dnia szkolenia, gdzie następuje podsumowanie wszystkiego. Jeżeli mamy takie możliwości, żeby przedłużyć to jeszcze jeden dzień, to wtedy dajemy, tak jak wspomniałam, ludziom narzędzia, no i wtedy osoba trenera już tutaj jest niezbędna, bo musi nam powiedzieć co i jak. Wspomniałam wam też o dwóch przypadkach outdoorów, gdzie potrzebne było zatrudnienie jeszcze jednej osoby oprócz trenera. Na przykład zdarzają się takie sytuacje, tak jak tutaj w tej Akademii Ratownictwa, że potrzebny był nam ratownik. Dlatego, że no nie możemy kazać ludziom łowić topielca i nie zadbać o jego bezpieczeństwo. Czyli czasami potrzebny będzie dodatkowy instruktor czy specjalista, jak na przykład w przypadku robienia outdooru teatralnego czy kulinarnego. Potrzebujemy jeszcze dodatkowe osoby, żeby czuwały nad przebiegiem tego projektu. Cele szkoleniowe. Tutaj też może się Państwo zdziwicie, ale bardzo często zdarza się, że firmy organizują team building, ale do końca nie wiedzą, co one chcą przez to osiągnąć.
Ja tutaj zacytuję to, co mówi jeden z moich ulubionych trenerów. To przypomina taką sytuację, gdzie choremu na raka chcemy zaserwować paracetamol, zgadza się? Czyli my chcemy mu dać lekarstwo, a nie wiemy, co tak dokładnie mu polega, co tak dokładnie mu dolega. I outdoor jest dokładnie takim samym szkoleniem, jak każde inne. Tu trzeba zbadać potrzeby, tu trzeba zacząć od podstaw. Widzieliście kiedyś drzewo, które rośnie bez korzeni? Nie. Tak samo działa właśnie outdoor. Musimy zbadać, jakie są potrzeby, a dopiero znaleźć sposób na to, jak zaradzić tym różnym bolączkom. Bo na przykład jeżeli zdecydujecie się, widzimy, że zespół jest, ma jakiś konflikt i zdecydujemy się zaserwować im jakieś zaawansowane metody radzenia sobie z konfliktem, to cały ten wysiłek będzie chybiony w momencie, jeżeli się okaże, że oni nie znają podstaw komunikacji. Że oni nie wiedzą, w jaki sposób udzielać informacji zwrotnej. I w tym momencie to nie będzie dla was inwestycja, tylko to będzie koszt, a nie o to nam chodzi. Cele szkoleniowe, a cele organizacji. I tu kolejna sprawa, bo my możemy zorganizować fantastyczny outdoor, możemy zatrudnić najlepszą firmę szkoleniową, ale w momencie, jak my jako organizacja nie dajemy ludziom szansy pracować z zespołu, ta praca zespołowa jest dla nas nieważna, to znowu wysiłek jest chybiony. No bo w jaki sposób ci ludzie mają przełożyć to, czego się nauczyli na outdoorze? Nawet mając te świetne wyniki, jak oni mają to przełożyć, jeżeli przychodzą do pracy i oni zespołowo nie pracują? Jeżeli w tej organizacji nagradza ich się za indywidualne wysiłki, a nie za wysiłki całego zespołu, no to w tym momencie się to mija z celem. Forma. Forma będzie zależała od tego, jakim uczestnikom dedykować będziemy outdoor. Jeżeli założymy, że są to osoby na przykład starsze, jeżeli założymy, że są to, no nie wiem, no kobiety w ciąży, tak, osoby, które mają różnego rodzaju dolegliwości, a takie się zdarzają i takie osoby zatrudniamy, to będziemy musieli zadbać o to, żeby ta forma, żeby przebieg tego outdoor był jak najbardziej łagodny. Bo swego czasu było wiele takich przypadków, że firmy zniechęcały się właśnie poprzez to, że proponowali ludziom wspinaczki, proponowali ludziom spływy kajakowe, a nie każdy mógł sobie z tym po prostu poradzić. Ważne jest o to, żeby zadbać o uczestników przed tym szkoleniem, żeby powiedzieć im, co się będzie działo, co oni będą robić, co oni mają ze sobą zabrać. Można to zrobić w formie zaproszenia na przykład, zaprosić ich na to. Forma może się zmienić w momencie, jeżeli mam na przykład młodych pracowników, tych znowu z pokolenia Y. Oni uczą się w sposób zupełnie inny. Tutaj oprócz tego, że ta forma ma być angażująca, to dobrze byłoby, gdyby ona była z wykorzystaniem technologii. I zdarzają się outdoory, gdzie mamy specjalne aplikacje prowadzące ludzi po różnych miejscach. Młodsze osoby będą lubiły, jeżeli ten outdoor będzie wykorzystał metodę grywalizacji, polegającą na tym, że będą określone zadania, że będziemy zbierać punkty, będą nagrody. To wszystko są rzeczy bardzo angażujące młodych ludzi. Poza tym młodzi ludzie lubią, jak motywację, którą wobec nich stosujemy, jak ta motywacja jest personalizowana. I co to dla nas oznacza? To oznacza, że nie warto czasami wybierać tak zwanych produktów z półki. My już od tego odeszliśmy i teraz na naszych stronach internetowych nie pokazujemy gotowych produktów. Dlatego, że każdy z tych produktów musi być doszyty do konkretnych potrzeb. I to widzimy pracując również z klientami. W tym roku będziemy organizowali trzeci outdoor dla tego samego klienta i my słuchamy tego, co oni do nas mówią i za każdym razem oni nas pytają, słuchajcie, co jest teraz na topie? Znacie jakieś fajne hotele? I mają naprawdę takiego kierownika, który no, pozwala im o pewnych rzeczach decydować i to się naprawdę sprawdza. Oni chcą czuć, że to, co robimy, jest właśnie dla nich, a nie przypadkowe. Przekonania. O przekonaniach już mówiłam. Tutaj chodziło mi tylko o to, że trzeba ludzi uprzedzić, że jadąc na imprezę plenerową, że to nie jest wyjazd integracyjny i że to nie będzie impreza, która skończy się tylko jedzeniem i piciem, a piciem zwłaszcza. Tak, bo w tym momencie oni nam się nie zaangażują. Oni będą oczekiwali tylko rozrywki, a nie pokonywania własnych granic, co jest w tym wypadku tak naprawdę istotne. No i moda. Moda, drodzy Państwo, ponieważ pamiętam, jak raz zaczynaliśmy działalność z outdoorem, to zupełnie innego rodzaju rozrywki wchodziły w grę. Wtedy ludzie, było to w roku około 2011 i wtedy ludzie byli żywo zainteresowani wszelkimi ekstremalnymi formami outdooru. Zobaczcie, jak się to zmieniło. Społeczna odpowiedzialność biznesu. To jest znowu podyktowane potrzebami ludzi, ponieważ ludzie lubią się angażować w pracę, ale taką, która daje sens. I stąd właśnie na przykład organizowane są takie outdoory, które polegają na organizowaniu akcji charytatywnych, czyli na przykład budowanie budy dla psa w schronisku,
Albo na przykład tworzenie, skręcanie mebli dla ludzi dla dzieci z domów dziecka. Czy nawet akcje polegające na tym, że się zbieramy i gotujemy z jakiejś okazji, na przykład na Wigilię. To dopiero do nas wchodzi. Niemniej jednak warto mieć to gdzieś z tyłu głowy i ten pomysł wykorzystać. Reality show. Kolejna popularna forma, którą właściwie zamierzamy niedługo już wdrożyć. Ale no to oczywiście konieczna jest znajomość tego, co nasi odbiorcy lubią i tak jak powiedziałam, doszycie tego na podstawie rozmów z nimi. Gotowanie. W przeciwieństwie do sportów ekstremalnych gotowanie nie wymaga żadnych umiejętności, a na dodatek bardzo zbliża ludzi. Tak samo zresztą jak wspólne spożywanie posiłków. Możemy zaangażować ich w robienie czekoladek, w gotowanie różnego rodzaju potraw, jak również mieszanie drinków, jeżeli oczywiście firma wyraża na to zgodę. Warsztaty kreatywne, moje ulubione. Tutaj możemy się angażować na przykład podczas wystąpień publicznych w kręcenie filmów. Możemy zaangażować ludzi w tworzenie figurek i potem ożywianie ich za pomocą odpowiednich technik animacyjnych, przy czym tutaj będzie znowu konieczna obecność eksperta, który nam pokaże, jak to robić. Jak również tworzenie wspólnego malowidła. Polega to mniej więcej na tym, że ludzie wiedzą mniej więcej, jaki obraz muszą tworzyć. Są 4 grupy, które pracują w różnych pomieszczeniach, one muszą się tak skomunikować, żeby wszystkie te części, które tworzą, tworzyły jedną całość. No efekt jest naprawdę imponujący później, mimo że te elementy tych obrazów nie zawsze pasują do siebie. No i technologia. O tym już wspominałam, że są specjalne aplikacje, które mogą pomóc prowadzić ludzi przez różne miejsca. To się sprawdza zwykle przy grach miejskich. A tego typu rozwiązania również są możliwe do wdrożenia. Gry scenariuszowe. Czyli mamy jakiś scenariusz, wymyślamy na przykład, nie wiem, projekt Agent czy Formuła 1, prosimy, to się fajnie sprawdza w przypadku zarządzania projektowego, ponieważ tu mamy poszczególne etapy tworzenia tych wszystkich rzeczy. I oprócz tego, że ludzie muszą stworzyć, na przykład zbudować pojazd, to następnie organizujemy im zawody, które są zwieńczeniem całego procesu. I tutaj również obserwujemy, jak się do tego przygotowują, jak planują i jak pracują zespołowo. No i właściwie rzecz, o której nie planowałam mówić, ale pomyślałam sobie, że może to Państwa interesować. Oprócz tego, że outdoory rozwijają nam ludzi od strony kompetencji, to one jeszcze mogą pomóc nam jako firmie zbudować swój wizerunek jako pracodawcy. Maciek o tym wspominał i Maćku, nie zgadzam się, że na to trzeba wydawać dużo pieniędzy, ale niekoniecznie na reklamę. Tylko na to, żeby zbudować sobie reputację. A tą reputację możemy zbudować w przeróżny sposób. Zgadzasz się? A to przepraszam. W każdym razie na pewno Państwo zdajecie sobie sprawę i obserwujecie te trendy, że rynek pracy jest teraz bardziej rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Co oznacza, że to my jako pracodawcy musimy się starać o tego pracownika po to, żeby złowić największe talenty. I zobaczcie, co robią firmy. Roczne urlopy tacierzyńskie, przerwy, płatne przerwy dla matek karmiących, płatne dni wolne tylko po to, żeby pracownicy mogli się angażować w działalność charytatywną. Zobaczcie, co robi Google. Google został w 2014 roku określony najlepszym pracodawcą. I ostatnio wymyślili taki przywilej, w którym opiekują się rodziną pracownika przez 10 lat po jego śmierci. Małżonek, czy tam małżonka, otrzymuje przez 10 lat połowę jego wynagrodzenia. A tylko po to, żeby zadbać o doświadczenie tego pracownika. I skąd się to wszystko bierze? To są, moi drodzy, trendy. Po tej stronie mamy te trendy, jak one wyglądają w Polsce. To jest według raportu przeprowadzonego przez Deloitte. I zobaczcie, doświadczenie pracownika znajduje się już na 3. miejscu. A zobaczcie, co jest na 1. Kariera i kształcenie. W związku z czym wszelkiego rodzaju szkolenia, wszelkiego rodzaju outdoory mają jak największe uzasadnienie. I teraz gdybyśmy mieli sobie zerknąć jeszcze raz na różne obszary, które pozwolą nam zbudować ten wizerunek jako naszego pracodawcy, zobaczmy, gdzie outdoor będzie nam tutaj pasował. Na pewno rozwój pracowników, bo jak już powiedzieliśmy sobie, on rozwija. Na pewno będzie to w procesie rekrutacji, ponieważ to, czego nowe pokolenie szuka, to są możliwości rozwoju. Tym bardziej, że kompetencje są teraz bardzo krótkotrwałe, bo one są potrzebne tylko przez okres 1,5 roku, 2 lat, ile milenialiści zostają w pracy teraz, nie więcej. I dlatego oni będą się angażować w każdą możliwość, w każdą działalność, która da im możliwość rozwoju. Jeżeli nie wykorzystają tego teraz, to wykorzystają to później. I warto o tym mówić właśnie na etapie rekrutacji.
ja ostatnio dostałam propozycję od jednej firmy w branży medycznej. Jak sobie spojrzałam na ich ogłoszenie o pracę, bo poprosili mnie, żebym sobie spojrzała, to tam, zanim oni mi powiedzieli, co ja będę robić, to oni przede wszystkim pokazali mi, w jaki sposób ja się mogę rozwinąć. Natomiast chciałabym już tak na zakończenie, zanim przekażę głos, powiedzieć wam, co bym chciała, żebyście zapamiętali o outdoorze. Czyli outdoor to przede wszystkim nie integracja, a rozwój kompetencji. Outdoor to także metoda szkoleniowa pozwalająca nam rozwijać nie tylko kompetencje zespołowe, ale także wszelkie inne, które widzieliśmy, sprzedaż, obsługa klienta itd., itd. Outdoor to też dbanie o to doświadczenie pracownika, o to, żeby oni pozostali lojalni i zaangażowani, żeby wszystko, co robimy, miało ten efekt wow. Bo zobaczcie, jak powiedział Milton Glaser, istnieją trzy reakcje po zobaczeniu projektu. Jest pozytywna, negatywna i wow. Reakcja wow jest głównym celem każdego twórcy. I tego sobie i Państwu życzę w dalszej pracy. Dziękuję.